Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to mszaki. Na wstępie oczywiście zachęcam do subskrypcji obu moich kanałów, korepetycje z biologii i korepetycje z chemii. Mszaki są to jedyne rośliny z przewagą haploidalnego gametofitu. Wyróżniamy trzy gromady mszaków. Są to porostnicowe, jungermaniowe oraz mchy. Porostnicowe i jungermaniowe określamy jako wątrobowce. Gametofit jest pokoleniem haploidalnym. W przeciwieństwie do pozostałych roślin, sporofit wyrastający z zapłodnionej komórki jajowej nie usamodzielnił się i wyrastał w gametofit, od którego pobierał wodę i związki organiczne. Rośliny z przewagą gametofitu powstały w górnym dewonie oraz w sylurze. Były to tzw. ryniofity. Przedstawicielem ryniofitów była kuksonia. O kuksonii mówiłam podczas omawiania teorii telomowej, więc zachęcam Cię do obejrzenia tego nagrania. Link zamieszczam poniżej. Kuksonia jest to wymarła bagienna roślina należąca do najpierwotniejszych roślin lądowych. Sporofit kuksonii wyglądał w następujący sposób. Do ziemi ją przytwierdzały chwytniki, czyli ryzoidy. Tutaj były dychotomicznie rozgałęzione kłącza. Tutaj pojedyncze telomy oraz zarodnie, czyli sporangia na samej górze. Kuksonia posiadała widlasto rozgałęzione nadziemne kłącza, czyli widlasto rozgałęzione to znaczy dychotomicznie rozgałęzione, czyli dzielone na dwa. Pojedyncze odgałęzienie u kuksonii nazywa się telomem. Przypominam, czym jest telom. Telom jest to taka pojedyncza odnoga tutaj. Natomiast dychotomiczne rozgałęzienie jest to takie rozgałęzienie na dwa widełki. O tym dokładnie mówię przy omawianiu teorii telomowej, link oczywiście jest poniżej. Kuksonia przymocowana była do ziemi chwytnikami, czyli ryzoidami. Każdy telom posiadał centralnie położoną wiązkę przewodzącą. Przemiana pokoleń u kuksonii była izomorficzna. Izomorficzna przemiana pokoleń polega na tym, że i gametofit, i sporofit wyglądają tak samo. Na szczytach telomów znajdowały się kuliste zarodnie u sporofitu lub kieszonkowate gametangia u gametofitu. Tak wyglądał sporofit, gametofit był dość podobny, tyle że tutaj były gametangia zamiast sporangiów. W przypadku przemiany izomorficznej pamiętaj o tym, że sporofit i gametofit nie różnią się morfologicznie, czyli nie różnią się budową taką zewnętrzną. Natomiast one różnią się liczbą chromosomów i sposobem rozmnażania, czyli gametofit zawsze będzie haploidalny, a sporofit będzie 2N, czyli będzie diploidalny. Gametofit 1N, sporofit 2N. U mszaków sporofit nie fotosyntetyzuje. Nie jest on zielony, tylko on ma zupełnie inny kolor. Z tego powodu sporofit jest całkowicie zależny od gametofitu. Mszaki nie mają korzeni, a jedynie chwytniki. Chwytniki służą do tego, aby przytwierdzić roślinę do podłoża, natomiast one nie służą do pobierania wody. Gametofit jest to pokolenie dominujące u mszaków. Ma ono inną budowę niż gametofit innych roślin. W tym przypadku gametofit jest większy od sporofitu, jest on wieloletni, samożywny, czyli przeprowadza proces fotosyntezy, a jego budowa jest zróżnicowana zależnie od grupy mszaków. Pierwsza gromada to porostnicowe. Jak wygląda gametofit u porostnicowych? Gametofit porostnicowych ma postać płatowatej plechy o skomplikowanej budowie wewnętrznej. Tutaj mamy chwytniki od dołu. Tutaj wyrasta gametofit i mamy tutaj plemniostan i rodniostan. Plemniostan, czyli ta część męska, rodniostan, ta część żeńska. U porostnicy skórka ma specyficzne aparaty szparkowe. Jak wygląda przekrój przez ciało tego organizmu? Otóż tutaj od góry mamy aparaty szparkowe i skórkę. Czyli zobacz, tutaj od góry, teraz pokazuję, mamy aparaty szparkowe zamieszczone w skórce. Tutaj mamy tkankę asymilacyjną, tuż pod skórką. Następnie pod spodem jest tkanka spichrzowa, czyli zapasowa. Od dołu znowu mamy skórkę, ponieważ mamy tutaj formę takiego płatu. I od dołu są chwytniki, czyli ryzoidy, one przytwierdzają dany organizm do podłoża.
Skórka u porostnicowych ma specyficzne aparaty szparkowe, które są zbudowane nie z dwóch komórek, ale z 16. U innych diploidalnych roślin aparaty szparkowe są zbudowane z dwóch komórek szparkowych, natomiast w przypadku porostnicowych jest zawsze komórek 16. I o tym musisz pamiętać. Ten aparat szparkowy ma kształt takiej beczki. Czyli ta beczka, on jest tutaj właśnie, są ułożone te komórki jakby wokół tej beczki. Natomiast nie jest tak, że są dwie komórki, które się rozchylają, jak w przypadku pozostałych roślin, tylko tu jest tych komórek aż 16. Ten kształt beczki to jest taka beczka bez denka i wieczka i jest ona osadzona w górnej skórce gametofitu, tylko w górnej, bo no w dolnej nie ma takiej potrzeby. Aparaty szparkowe mogą się częściowo zamykać, natomiast ich sprawność jest mała. U mszaków nie ma korzeni i pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie ma korzeni, a gametofity mają jedynie jedno- lub wielokomórkowe proste chwytniki. Natomiast sporofity wrastają w gametofit za pomocą tzw. stopy. Korzenie u pozostałych roślin, one pełnią funkcję pobierania wody. Natomiast tutaj nie ma takiej sytuacji. Chwytniki, czyli ryzoidy, one tylko mają za zadanie utrzymać tą roślinę w podłożu. Natomiast one nie biorą udziału w pobieraniu wody. Grupa druga to jungermaniowe. U jungermaniowych gametofit występuje w postaci takiej płożącej się łodyżki opatrzonej listkami. Zobacz, tak wyglądają jungermaniowe. I tu jest taka pojedyncza gałązka, w cudzysłowie gałązka z listkami. Listki to nie są typowe liście. I też zwróć uwagę na pisownię. Jeżeli mówisz o jungermaniowych, to piszesz listki, a nie liście. Listki to nie są typowe liście. Listki są to płatowate wyrostki zbudowane z jednej warstwy komórek. Natomiast łodyżki, i też zwróć na to uwagę, one nie mają wiązek przewodzących. Czyli łodyżki i listki różnią się od łodyg i liści. Więc jeżeli pomylisz te słowa na maturze, czy na jakimkolwiek sprawdzianie, to będzie to błąd. Ostatnia, najbardziej znana grupa to mchy. Gametofit ma tutaj dość złożoną budowę i takim dosyć znanym mchem jest mech płonnik. Gametofit ma postać prostej, nierozgałęzionej łodyżki okrytej listkami. W łodyżce jest skórka, ta od zewnątrz, czyli jak zwykle skórka jako taka zewnętrzna warstwa okrywająca. Następnie jest tutaj kora pierwotna, czyli tkanka miękiszowa, inaczej miękisz asymilacyjny, której komórki mają wzmocnione ściany, oraz tkanka przewodząca. I tkanka przewodząca tutaj zaliczamy do tej tkanki hydroidy i leptoidy. Hydroidy, hydro, czyli woda, czyli są te tkanki, które przewodzą wodę, natomiast leptoidy, one przewodzą substancje odżywcze. Ta wiązka przewodząca ma bardzo prymitywną budowę i składa się ona z komórek martwych, hydroidów, które są wewnątrz, najbardziej wewnątrz, i one są otoczone komórkami żywymi, czyli leptoidami. Pamiętaj, hydroidy od hydro, czyli od woda, tu jest transport wody. Leptoidy, transport substancji odżywczych. Gametofit u mchów wygląda w taki sposób. Mamy tutaj chwytniki, tutaj mamy łodyżkę, oraz listki. Pamiętaj, listki. Tutaj na każdym listku są tak zwane asymilatory. Hydroidy zawsze przewodzą wodę, leptoidy zawsze przewodzą substancje organiczne. U wątrobowców listki były jednowarstwowe. U mchu płonnika listki są wielowarstwowe, plus do tego mają liczne blaszki położone na górnej stronie listka. To są tak zwane asymilatory, czyli mamy tutaj takie blaszki, tu jest listek, a tutaj są te blaszki. Blaszki pełnią funkcję asymilacyjną, stąd ich nazwa asymilatory, ale również zatrzymują wilgoć. Gametofity mchów z reguły są przytwierdzone do podłoża wielokomórkowymi chwytnikami. Tutaj wyjątkiem są torfowce, które chwytników nie mają. Mchy rosną w kępkach, czyli w takich darniach. Łatwiej dzięki temu zatrzymują one wodę i mogą łatwiej znaleźć partnera do rozrodów. Mchy rosną w kępkach. Dzięki temu, że rosną właśnie w ten sposób, łatwiej one zatrzymują wodę, ponieważ przypominam, że mchy nie pobierają chwytnikami wody, bo chwytniki służą tylko do umocowania ich w podłożu, więc muszą skądś tą wodę mieć.
Więc to, że one rosną w tych kępkach, sprawia, że mogą korzystać z tej wody, która tu jest zatrzymana. Dzięki temu również łatwiej im znaleźć partnera do rozrodu. O ile gametofity u mszaków są zróżnicowane, to sporofity są bardzo podobne u wszystkich grup. Sporofit ma postać pojedynczej, nierozgałęzionej łodyżki, czyli sety, na szczycie zakończonej zarodnią. Czyli mamy tutaj setę, albo inaczej szczecinkę, albo bezlistną łodyżkę, która jest zakończona od góry zarodnią i ta zarodnia nie jest widoczna, ponieważ jest przykryta czepkiem. Ten czepek pochodzi z gametofitu z górnej części rodni. Czyli mamy tutaj setę albo szczecinkę. Tutaj mamy zarodnię od góry przykrytą czepkiem. Zarodnia ma w swojej górnej części mechanizm otwierający. Tutaj mamy budowę zarodni. Zarodnia jest wielokomórkowa. Tutaj mamy tą setę, czyli szczecinkę. Tutaj mamy ścianę zarodni, czyli taką puszkę. Tutaj jest wieczko. Tutaj są komory z zarodnikami, a pomiędzy nimi jest kolumienka. To wieczko umożliwia wysyp dojrzałych zarodników. Natomiast wysypanie tych zarodników jest niemożliwe, kiedy na dworze, na zewnątrz, w otoczeniu jest zbyt wilgotno. Sporofit nie jest samodzielny. On wrasta w gametofit tak zwaną stopą, przez którą pobiera wodę i związki organiczne od gametofitu. Sporofit jest to pokolenie krótkotrwałe, po wytworzeniu zarodników obumiera i opada. Cykl rozwojowy mszaków. Występuje wyraźna i regularna przemiana pokoleń. Mamy gametofity, które mogą być jednopienne albo dwupienne. Jednopienne oznacza to, że na jednym osobniku są zarówno gamety żeńskie, jak i gamety męskie. Natomiast dwupienny oznacza, że mamy oddzielnie osobniki żeńskie i oddzielnie osobniki męskie. Jednopienność u roślin może skojarzyć z obojnactwem u zwierząt, bo jest to właściwie to samo, tylko jest nazywane w inny sposób, ponieważ jedno dotyczy roślin, a drugie dotyczy zwierząt. Gametangia protistów były jednokomórkowe, natomiast gametangia mszaków są zawsze wielokomórkowe. Gametangia mszaków mają zawsze wielokomórkowe ścianki i wyróżniamy tutaj takie gametanki jak plemnie i rodnie. Plemnie albo anterydia, tutaj zaznaczam, że liczba pojedyncza to anterydium, czyli plemnia, mają one kształt albo kulisty, albo maczugowaty, tak jak tutaj na tej rycinie. Plemniki uwalniane są po pęknięciu ścianki gametangium. Czyli tutaj mamy plemnię, czyli anterydium, to jest maczugowata. Tutaj są plemniki, które po pęknięciu ścianki gametangium, czyli tej plemni, one po prostu wydostają się na zewnątrz. Rodnie, czyli archegonia, liczba pojedyncza rodnia archegonium, są to gametangia żeńskie i one mają kształt takiego wazonika z długą szyjką. Na dnie rodni znajduje się tylko jedna nieruchoma komórka jajowa. Kształt rodni można określić jako kształt wazonu lub kształt butelki. Rodnie i plemnie występują u roślin, natomiast u protistów mamy lęgnie, żeńskie mamy lęgnie. Więc lęgnie to określenie zawsze odnosi się do protistów, natomiast rodnie zawsze się odnosi do roślin. W przypadku protistów i w przypadku ich lęgni były to lęgnie jednokomórkowe i zawierały wiele gamet. Natomiast zauważ, w przypadku roślin mamy wielokomórkową rodnię i jedną komórkę jajową. Plemnie i rodnie położone są na szczycie łodyżki gametofitu. Natomiast u porostnicowych one były położone na wzniesionych trzonkach zakończonych parasolowatymi rozszerzeniami. Plemniki mszaków mają dwie wici. Plemniki są ruchliwe, to znaczy przemieszczają się z plemni do rodni w środowisku wodnym. Na skutek zapłodnienia powstaje zygota i z zygoty wyrasta sporofit, który wrasta stopą w gametofit. Z powodu tego, że sporofit powstaje w wyniku zapłodnienia z tej zygoty, jest on diploidalny. U mchów poza torfowcami rosnąca seta odrywa górną część rodni, która się przekształca w czepek. Czepek jest to ochronny kapturek dla tworzącej się na szczycie sety zarodni. Wątrobowce nie tworzą czepka, podobnie jest u torfowców, również torfowce nie mają chwytników. Zarodnia mszaków ma postać puszki. U mchów dodatkowo ta puszka jest zamknięta wieczkiem.
Gdy haploidalne, czyli 1N, nieruchliwe spory, czyli zarodniki, dojrzeją w zarodni, wtedy zarodnia się otwiera. U wątrobowców otwiera się w ten sposób, że pęka ona na cztery klapki. Natomiast u mchów odpada jej wieczko. Jak zarodnia się otworzy, zarodniki, czyli spory, wysypują się na podłoże. Podłożu kiełkują, formując najpierw wielokomórkowy splątek. Splątek jest to taka młoda postać gametofitu, czyli taki rodzaj przedgametofitu. Ze splątka wyrasta następnie kilka odrębnych łodyżek, czyli gametofor. Na tych łodyżkach znów powstają gametangia i cały proces zaczyna się od nowa. U mchów po odpadnięciu wieczka zostaje dość szeroki otwór zarodni. Na jego brzegach znajdują się cienkościenne ząbki, jest to tak zwana ozębnia. Tutaj mamy zarodnię, tutaj mamy otwór zarodni, a tutaj mamy te ząbki, ozębnię. Ruchy tych ząbków, będące reakcją na wilgoć zawartą w powietrzu, zwiększają lub zmniejszają średnicę otworu zarodni. Czyli jeżeli jest powietrze bardzo wilgotne, to wtedy te ząbki stają się większe, a ponieważ stają się większe, ten otwór zarodni się zmniejsza. I to wpływa na liczbę wysypujących się zarodników. Dlaczego? Ponieważ zarodniki wysypywane są z reguły, jak jest sucho. Natomiast jak jest mokro, czyli jest duża wilgoć w powietrzu, wtedy zarodniki nie są wysypywane albo jest ich wysypywana po prostu mniejsza ilość. Mszaki wykazują dużą zdolność do regeneracji, mogą się całkowicie odtworzyć nawet z części listka. Mszaki często tworzą tak zwane rozmnóżki, łatwo odrywające się wielokomórkowe twory, z których w odpowiednich warunkach wyrastają nowe rośliny. Jest to tak zwane rozmnażanie wegetatywne. Przegląd i znaczenie mszaków. Wątrobowce to porostnicowe plus jungermaniowe, czyli te dwie grupy. Są to mszaki bez klasycznego splątka. U wątrobowców występują jednokomórkowe chwytniki. Zarodnie nie są chronione czepkiem. W sporangiach wyspecjalizowane są martwe, wydłużone komórki, tak zwane sprężyce. Sprężyce mają spiralne zgrubienia ściany i one reagują na wilgoć powietrza dość gwałtownym wyginaniem. To powoduje wyrzucenie zarodników z zarodni. Porostnicowe jest to grupa wątrobowców, które mają spłaszczone, dwupienne, plechokształtne gametofity. Gametangia znajdują się na wzniesionych trzonkach i to są plemniostany i rodniostany. Nazwa sporangium oznacza zarodnie, czyli mamy spory, zarodniki, sporangium jest to zarodnia. Jungermaniowe są to wątrobowce zróżnicowane na łodyżkę i trzy rzędy listków. Przykładem polskim jest przyziemka. Sporofit ma długą setę, są to głównie rośliny tropikalne i właśnie w Polsce występują rzadko. Podsumowując, wątrobowce dzielimy na porostnicowe i jungermaniowe. Tutaj w porostnicowych i jungermaniowych występują zarodnie, które nie mają czepka, nie występuje klasyczny splątek i ogólnie wątrobowce jest to klasa najprymitywniejszych mszaków. Tak jak mówiłam wcześniej, mają jednokomórkowe chwytniki, posiadają martwe, wydłużone komórki w zarodniach, czyli sprężyce, które właśnie reagują na wilgotność powietrza i wyrzucają te zarodniki, czyli sprężyce one są w zarodniach. Dodatkowo sporofit wątrobowców jest delikatny i nietrwały. Przez większość życia nie wydostaje się on z wnętrza rodni. Porostnicowe mają gametofity plechokształtne i dwupienne. Przykładem w Polsce jest porostnica wielokształtna, i wyróżniamy tutaj właśnie takie gametofity, które są plechowate i mają one trzonki, na których albo są umieszczone plemniostany z plemniami, albo rodniostany z rodniami. Oczywiście te, które mają plemniostany, są to osobniki, można powiedzieć w cudzysłowie męskie, natomiast rodniostany, tutaj chodzi o osobniki żeńskie. Natomiast druga grupa jungermaniowe, przedstawicielem tutaj jest przyziemka leśna. Jest to jeden z niewielu przedstawicieli jungermaniowych w Polsce, ponieważ głównie są to rośliny tropikalne. I tutaj zauważ, mamy tutaj ulisioną łodyżkę. Wygląda to w ten sposób, a te przekształcone listki tworzą twory magazynujące wodę. Na położących się łodyżkach są chwytniki i chwytniki są jednokomórkowe. Ostatnia grupa to mchy i tutaj wyróżniamy torfowce, prątniki i płonniki. U mchów występuje dobrze wykształcony splątek.
Gametofit składa się z łodyżki i listków. Sporofit występuje na sztywnej secie. Zarodnia otwiera się wieczkiem. Do klasy mchów zaliczamy torfowce. Torfowce są bardzo jednorodne. Jest to właściwie tylko jeden rodzaj torf. Gametofit występuje tutaj w postaci łodyżki z bocznymi odgałęzieniami. I te odgałęzienia występują głównie w części szczytowej, gdzie łodyżki boczne tworzą tak zwaną główkę. U torfowców jest nieograniczony wzrost gametofitu. Jego część szczytowa jest żywa i zdolna do fotosyntezy, natomiast dolna zamiera i ulega mineralizacji. Drobne listki torfowców zbudowane są z dwóch rodzajów komórek. Są to komórki na przemian żywe, czyli fotosyntetyzujące, oraz martwe, czyli magazynujące wodę. Zarodnia torfowców nie ma czepka. Torfowiska są to obszary porośnięte torfowcami i one znakomicie chłoną i magazynują wodę. Mszary są to rozległe skupiska torfu. Torfowce są to podstawowe rośliny tworzące torfowiska i na torfowiskach pod wpływem właśnie tych specyficznych warunków po wielu, wielu latach tworzy się skała osadowa o nazwie torf. Druga grupa to prątniki, jest to najliczniejsza i najbardziej typowa grupa mchów. Trzecia grupa to płonniki, są to największe mchy. To takie mchy, w których gametofit jest o najwyższym stopniu organizacji. I tutaj mamy łodyżkę, która jest nierozgałęziona. W niej są hydroidy i leptoidy oraz listki wielowarstwowe z żeberkiem. Na górnej powierzchni występują tak zwane asymilatory. Sporofit natomiast jest to długa, mocna seta i zarodnie, które mają czepek. Co do mszaków przypominam jeszcze kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że plemniki mają dwie wici. Pamiętaj, że ozębnia jest to ta część, która jest właśnie przy otworze zarodni i jeżeli jest zbyt wilgotno, to ona się zamyka. Bardzo wiele mszaków występuje w gęstych skupieniach, czyli tak zwanych darniach. Pamiętaj, że chwytniki tylko mocują roślinę w podłożu, a wodę pobierają i kumulują listki. Mszaki takie jak torf tworzą torfowiska i zmieniają tym mikroklimat. Do wiązek przewodzących zaliczamy leptoidy i hydroidy. Są to prymitywne komórki, które nie tworzą tkanki przewodzącej, natomiast są to prekursory tkanek przewodzących, które występują u wyżej zorganizowanych roślin. Ciało mchów składa się z łodyżki, listków i chwytników. Chwytniki są cienkie, rozgałęzione i wyrastają w podłoże na niewielką głębokość. Mocują roślinę w podłożu. Łodyżka ma budowę tkankową, okrywają skórka, a wewnątrz znajdują się komórki miękiszowe. Mszaki są to rośliny zarodnikowe z dominującym gametofitem. I jest to jedyny przykład roślin, gdzie dominuje gametofit, bo w pozostałych przypadkach, o czym mówię na kolejnych nagraniach, dominuje już sporofit. Gametofit dominuje, ponieważ jest zielony i w nim przebiega fotosynteza. Gametofit 1N, on wygląda w ten sposób, jest to ta ulistniona łodyżka znana wszystkim, ponieważ to już się magluje właściwie od podstawówki. Więc jeżeli jesteś trochę starszy, starsza, to na pewno już to słyszałaś wiele, wiele razy. Więc przypominam, że gametofit, taka ulistniona łodyżka. Tutaj mamy rodnie i plemnie na górze gametofitu, rodnia archegonium, plemnia anterydium. Gametofit jest tym pokoleniem płciowym i tutaj dochodzi do zapłodnienia, czyli mamy 1N, powstają gamety, które też są 1N, w wyniku połączenia się gamet powstaje zygota, zygota jest 2N. I z tej zygoty 2N wyrasta sporofit, czyli pokolenie tym razem będzie bezpłciowe, a bezpłciowe jest dlatego, że tutaj rozsiewane są zarodniki. Sporofit ma postać bezlistnej łodyżki, ta bezlistna łodyżka to tak zwana seta albo szczecinka i ona nie jest zielona, ona może mieć na przykład taki delikatnie czerwonawy kolor czy podbrązowy, natomiast ona nie fotosyntetyzuje, ona nie jest zielona, tylko właśnie ma inny kolor. Tutaj pod czepkiem znajduje się zarodnia, czyli sporangium. Ta zarodnia jest zbudowana po środku z kolumienki i z dwóch takich komór, w których znajdują się zarodniki. Jeżeli chodzi o zarodnie, to pamiętaj, że ozębnia wykazuje ruchy higroskopijne, to znaczy reaguje ona na zmiany wilgotności powietrza,
i ozębnia nie dopuści do odpadnięcia wieczka, gdy jest wilgotno. Natomiast gdy jest sucho i wiecznie, ozębnia spowoduje odpadnięcie wieczka i wysypanie się zarodników. Wiatr pomaga przenosić zarodniki na dalsze odległości i dzięki temu mchy mogą zasiedlać nowe środowiska. Mszaki są to ogólnie organizmy pionierskie. Zwróć uwagę na to, że z reguły, jeżeli wieje wiatr, to automatycznie to powietrze jest bardziej suche, ponieważ wiatr jakby przesuwa te drobinki wilgoci, te drobinki wody w powietrzu. Więc właśnie ta zalotnia działa też w ten sposób, że jeżeli jest sucho, to automatycznie może być też wiecznie, więc wtedy jest o wiele łatwiej, żeby te zarodniki rozsypać tam, gdzie powinny być. W zarodni umieszczonej na szczycie sety występuje komórka macierzysta spor, która jest diploidalna i dopiero na skutek mejozy, czyli podziałów mejotycznych, dochodzi do powstania haploidalnych zarodników. Zapłodnienie u mszaków jest uzależnione od wody, czyli jeżeli tutaj mieliśmy na ulistnionej łodyżce, czyli na gametoficie, plemnię Anterydia i rodnię Archegonia, to zapłodnienie jest uzależnione od wody. Natomiast w przypadku sporofitu pamiętaj, że ząbki w zarodni otwierają się, gdy jest sucho, więc jest odwrotnie. Czepek odpada, gdy zarodnia dojrzeje. W zarodni komórka macierzysta spor jest 2N i przechodzi ona mejozę i powstaje 4 razy 1N zarodniki, czyli w wyniku procesu mejozy, o którym mówię na innym nagraniu, mamy z jednej komórki macierzystej 4 komórki potomne, ale o zmniejszonej o połowie ilości materiału genetycznego. Jak już zarodniki zostaną wysypane i one trafią na odpowiednią glebę, to dochodzi do kiełkowania. Tutaj powstaje splątek, czyli protonema. Plemnie tworzą plemniostany, natomiast rodnie tworzą rodniostany. Plemnie i rodnie, przypominam, że to dotyczy tutaj gametofitu i gametofit 1N, jest to pokolenie płciowe. Tak wyglądają gametangia u mchów. Tutaj są plemniostany, tutaj mamy plemnie. W nich produkowane są plemniki, natomiast rodniostan z rodniami i w nich znajdują się komórki jajowe. Plemniki mają dwie wici i to służy do poruszania się plemników w wodzie, czyli plemniki są ruchliwe. Występowanie i znaczenie mszaków. Mszaki mają zdolność retencji. Retencja jest to zdolność do zatrzymywania wody i mszaki są jednym z podstawowych elementów regulujących bilans wodny wielu zbiorowisk roślinnych poprzez zmniejszenie parowania plus ograniczenie odpływu wody z danego terenu. Parowanie się zmniejsza, ponieważ jak ziemia nie jest odkryta, tylko jest zakryta roślinnością, to automatycznie to parowanie jest mniejsze. Natomiast ograniczenie odpływu wody z danego terenu polega na tym, że te darnie mchów, one po prostu trzymają wodę. Darnie mchów chronią glebę przed wysychaniem i erozją. Niektóre są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiska i tym samym biorą udział w tworzeniu warstwy gleby. Tworzą też środowiska dla bardziej wymagających roślin i są to organizmy pionierskie, czyli te, które jako jedne z pierwszych zasiedlają dane tereny. Rozległe torfowiska mają duży wpływ na mikroklimat. Obecnie torf jest stosowany jako składnik podłoża uprawowego. Stosowany jest również w fizykoterapii i w kosmetologii jako borowina, czyli nieodwodniony torf. Znaczenie gospodarcze mchów. Mszaki rosną w skupiskach, dlatego że magazynują wodę. Mchy są to organizmy pionierskie, przygotowujące miejsce innym roślinom. Mchy również chronią glebę przed erozją. Przyczyniają się do powstania gleby. Mchy zatrzymują wodę w listkach oraz wąskich przestrzeniach między łodyżkami i listkami, a także między ciasno rosnącymi łodyżkami i dzięki temu woda z opadów atmosferycznych jest magazynowana i systematycznie wykorzystywana przez te organizmy. To oddala groźbę suszy i powodzi na terenach, gdzie licznie występują mchy. Wraz z butwiejącą ściółką tworzą środowisko życia dla wielu organizmów. Mech torfowiec tworzy pokłady torfu, które są wykorzystywane w wielu dziedzinach.
Torfowiska są to obszary o dużej wilgotności, porośnięte przez charakterystyczne zbiorowiska roślinne. Są to obszary bagienne i łąkowo-bagienne, wytwarzające torf. Powstają one w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym lub w zarastających zbiornikach wodnych. Torf jest to skała osadowa, stosowana jest ona m.in. jako opał, jako borowina, w ogrodnictwie jako nawóz, do produkcji jednorazowych doniczek do sadzonek oraz wykorzystywane są z niego różne substancje aktywne i np. takie firmy jak Taupa, one właśnie mają kosmetyki borowinowe. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę.